Dzień dobry, ja nazywam się Radek Smilgin i chciałem dzisiaj dla Was spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak zostać testerem oprogramowania. To jest prezentacja, którą przygotowałem dla osób, które są początkujące w testowaniu oprogramowania, osób, które chciałyby dopiero zacząć przygodę z testowaniem oprogramowania i do końca nie wiedzą, jak to zrobić. Od razu na wstępie powiem, że cała ta nasza audycja zawiera lokowanie produktów. Będziemy mówili o kilku różnego rodzaju produktach, które powinny Wam pomóc wejść do zawodu testera oprogramowania, a przez to też do świata IT. Cała prezentacja próbuje odpowiedzieć na takie standardowe pytania, które często pojawiają się, czy to w korespondencji z portalem testerzy.pl, czy też zapytania, które macie odnośnie pewnych produktów, które mamy. Więc mam nadzieję, że wyczerpię temat. Jeżeli jednak tego nie uda mi się zrobić, to zachęcam Was również do tego, aby w komentarzach do tego filmu, czy też bezpośredniej korespondencji z testerzy.pl dalsze pytania zadawać. Jeżeli tych pytań będzie dużo, to może będzie to też materiał na kolejny film. Więc zacznijmy. Ja skonstruowałem ten materiał w ten sposób, aby pokazać te standardowe drogi, ale też rekomendować jedną, którą specjalnie przygotowałem po to, aby pomóc młodym testerom oprogramowania albo jeszcze takim osobom, które nie do końca wiedzą, co chciałby robić w swoim życiu zawodowym, w tym, aby takim testerem zostać, aby rozpocząć swoją przygodę z testowaniem oprogramowania. Dróg do tego jest kilka. Taką najbardziej standardową jest samokształcenie. To jest z jednej strony najtańsza metoda, ale równocześnie dosyć kosztowna, jeżeli chodzi o zaangażowanie energii i czasu, który posiadacie. Dla niektórych osób również może być to metoda zbyt trudna, dlatego że ona wymaga samodzielnego analizowania informacji, które się otrzymuje, a potem próba przetworzenia tego w jakąś praktykę testerską. To samo kształcenie powinno bazować na źródłach, które są w internecie i różnego rodzaju materiałów znajdziecie bardzo wiele. Są to zarówno różnego rodzaju blogi testerskie, nie będę tutaj mówił o konkretnych przypadkach, ale wystarczy wpisać w przeglądarkę Google testowanie oprogramowania i znajdziecie naprawdę bardzo wiele różnego rodzaju źródeł, zarówno dla tych osób bardziej początkujących, jak i dla zaawansowanych. Jeżeli chodzi o materiał, który jest na pewno ciekawy, wartościowy i jest całkowicie za darmo, jest to materiał Syllabusa ISTQB, z którym możecie się zapoznać. Jest to 70 stron wiedzy testerskiej, zupełnie za darmo w takim, powiedzmy, formacie dosyć przyjemnym w czytaniu, ale niestety dosyć nużącym, jeżeli chodzi o samą zawartość. Poza tym jest to materiał już trochę wiekowy, co powoduje, że niestety czytając ten materiał, uczycie się trochę na temat takiego testowania oprogramowania, które my jako testerzy znamy sprzed około 10 lat, co nie zmienia faktu, że jednak ten materiał ciągle może być ciekawy. Inną rzeczą, którą możecie zrobić w ramach samokształcenia, jest testowanie oprogramowania i do tego najbardziej zachęcam. Najlepiej robić to w oparciu o jakieś aplikacje, które zostały spreparowane specjalnie po to, żebyście mogli wyszukiwać defekty i je raportować. Przykładem takich aplikacji może być Mr. Buggy, czyli aplikacja, która tworzona jest na potrzeby mistrzostw w testowaniu oprogramowania. Jest to aplikacja, która sama w sobie ma specjalnie wprowadzone defekty, ale na stronie mrbuggy.pl znajdziecie również informacje na temat tego, jakie defekty zostały tam wprowadzone albo jakie defekty zostały znalezione podczas samego konkursu, dodatkowe defekty. Co Wam to daje? Odpalacie taką aplikację, testujecie, sprawdzacie, ile defektów udało Wam się znaleźć, kontra to, ile tak naprawdę tych defektów w tym oprogramowaniu jest. Inną bardzo ważną rzeczą jest to, aby nauczyć się raportować defekty, więc możecie notować informacje na temat tych defektów w formacie, który jest rekomendowany na tej stronie, a który sam w sobie jest po prostu dobrą praktyką testerską. Innym pomysłem na samokształcenie, może trochę bardziej kosztownym ze względu na to, że trzeba sobie książkę kupić, jest właśnie czytanie książek. Ja przygotowałem kilka tutaj książek, które gdzieś tam na rynku testerskim się pojawiły. To są książki, które dotykają tematu testowania oprogramowania, ale nie każda z nich będzie dla Was wartościowa. Zacznę od teorii i praktyki danych testowych. To jest książka, którą miałem okazję napisać na początku swojej kariery razem z Anną Piaskowy. I to jest książka, która dotyka bardzo wąskiego fragmentu testowania oprogramowania.
w sposób taki wyspecjalizowany, opisujący bardziej narzędzie. Więc jest to jedna z takich książek, których nie polecam, bo dziwo, nie polecam tej książki dla osób początkujących. Jeżeli chcielibyście lepiej zrozumieć materiał, który jest w Celebusie i STQB, jest książka, która przygotowuje do certyfikacji STQB dla testerów oprogramowania, autorstwa Karoliny Zmitrowicz. No i to jest książka, która rozszerza zakres sylabusu. Jeżeli sylabus jest dla Was niezrozumiały, to może warto po tą książkę również sięgnąć. Kolejną książką, można powiedzieć, Biblią polskiego testowania oprogramowania, książką, która no, moim zdaniem powinna być przetłumaczona również na język angielski i być ogólnie dostępną, jest Teoria i jakość oprogramowania Adama Romana. Jest to książka, która, jak widzicie, zawiera bardzo dużo informacji. Adam Roman jest matematykiem, więc jest to takie podejście lekko matematyczne do testowania oprogramowania, co nie zmienia faktu, że ciągle jest to jedno z najlepszych kompendiów wiedzy na temat testowania oprogramowania. No i w pewnej przeciwwadze do tej teorii, modeli, technik i narzędzi pojawiła się też taka książka, która jest zbiorem studiów w przypadku. To jest wszystko pod redakcją Adama Romana i Karoliny Zmitrowicz, autorów, o których już miałem okazję wspomnieć. I to jest książka, która opisuje bardziej praktyczne przykłady tego, jak należy testować oprogramowanie. I to jest książka, którą również nie polecam dla osób początkujących, ze względu na to, że no jest to wiedza może na poziomie takim średnio zaawansowanym. Za to polecam, i tu chyba nie będzie zdziwienia, ponieważ jest to książka, którą sam napisałem, taką publikację Zawód Tester. Otrzymywałem setki różnego rodzaju pytań na temat tego, jak rozpocząć swoją pracę w testowaniu oprogramowania i żeby raz na zawsze uciąć te pytania albo żeby udzielić takiej jednej kompleksowej odpowiedzi, napisałem książkę, która nazywa się Zawód Tester, którą polecam, ciągle jeszcze polecam. I to nie bazuje tylko i wyłącznie na mojej opinii, ale po raz kolejny zachęcam Was do tego, żebyście sięgnęli do internetu i poszukali opinii na temat tej książki. W większości przypadków, jeżeli są to recenzje, są one pozytywne. Więc ta książka opowiada o tym, jak zostać testerem oprogramowania, jak wykonuje się tę pracę, ale również opisuje dla tych osób, które kompletnie nie mają pojęcia na temat testowania, również to, czy to jest zawód dla Was, tak? Z jakimi to się wiąże obowiązkami, jakie są główne problemy, jakie są wady również tego zawodu. No i mam nadzieję, że lektura tej książki powinna Wam pomóc w tym, żeby decyzję odnośnie wejścia do zawodu testera i takiego początkowego rozwoju w tym zawodzie podjąć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki. To samokształcenie ma również inne możliwości. Możecie spróbować w ramach kształcenia również brać udział w tak zwanych projektach open source'owych, projektach otwartych, które dają Wam możliwość współpracy z programistami, z innymi testerami oprogramowania. Może jest to bardziej wymagające, na pewno jest to bardziej wymagające zadanie niż praca z Misterem Bugi, gdzie raczej współpracujecie sami z aplikacją i z dokumentacją. Jeżeli pracujecie w projektach otwartych, angażujecie się do projektów otwartych, nikt Wam za to nie płaci, ale macie możliwość takiego bezpośredniego kontaktu często z innymi programistami, z innymi testerami oprogramowania, obserwowania tego, co oni raportują jako potencjalne defekty oprogramowania, ale również korespondowania i rozmawiania z programistami. No i zobaczenia, jak to tak w praktyce wygląda, bo praca w projektach open source'owych, przynajmniej na tej poziomie warstwy komunikacji, nie różni się za bardzo od tego, jak to będzie później wyglądało w prawdziwych projektach informatycznych. No i poziom średnio zaawansowany. Książki, które Wam pokazałem wcześniej, one też po części wpadają do tego obszaru średnio zaawansowanego, ale możecie również brać udział w spotkaniach testerów, które mają miejsce w całym kraju. Zarówno na północy jest Trójka, w Warszawie mamy Warszawkę, we Wrocławiu Wrotkę, w Poznaniu Ptaka, na Śląsku mamy Quality Meetup, czyli wiele różnego rodzaju możliwości spotkania testerów oprogramowania i posłuchania ich historii, jak oni testują, jak to testowanie może wyglądać w praktyce. Pewnym problemem może być to, że ten poziom wiedzy, który jest tam przekazywany, to jest zazwyczaj poziom wiedzy średnio zaawansowany, nawet do zaawansowanego, i możecie nie do końca rozumieć, o czym jest mowa, ale nawiązanie nowych kontaktów, poznanie testerów oprogramowania, wymiana pewnych doświadczeń,
albo nawet zaszczepienie pewnej idei, to jest wartość dodana. Więc naprawdę polecam, zachęcam do tego, żeby w takich spotkaniach brać udział. Kolejną możliwością w ramach tej ścieżki testerskiej, zostania testerem oprogramowania, jest udział w szkoleniu ISTQB. Może trzy słowa na temat samego ISTQB. Jest to certyfikacja testerska dla osób, które mają już pewną wiedzę, pewne doświadczenie. Rekomendacja jest 3 miesiące doświadczenia w testowaniu oprogramowania, aby z takiego szkolenia przystąpić. Jednak wiele osób zachęca do tego, żeby spróbować rozpocząć swoją ścieżkę, swój rozwój w ramach testowania oprogramowania przez ISTQB. Ja nie do końca uważam, że jest to dobry pomysł, chociaż to jest indywidualny wybór. Jeżeli w ogłoszeniu o pracę zobaczycie, że pożądane albo wymagane jest posiadanie certyfikatu ISTQB albo udziału w takim szkoleniu, może warto spróbować. Ja jednak zachęcam do tego, żeby rozpocząć od samokształcenia, a dopiero potem pomyśleć o szkoleniu ISTQB. Praktykowanie. Prawdopodobnie najlepsza z wszystkich form, którą zaprezentowałem do tej pory, ale też trudna do zdobycia, ponieważ żeby praktykować, to trzeba znaleźć sobie jakiegoś organizatora stażu, praktyk darmowych czy to płatnych. Czyli musicie się rozejrzeć w okolicy, może gdzieś znajduje się jakaś firma, czy to testerska, czy też firma po prostu informatyczna, która potrzebuje stażystów do tego, żeby wykonywali testowanie oprogramowania. W takich firmach rzadko kiedy oczekuje się na stażach właśnie tego, że przyjdziecie od razu z doświadczeniem, pakietem narzędzi, umiejętnościami do tego, żeby testować, ale da wam możliwość taką wiedzę zdobyć. Bez względu na to, czy to jest praktyka płatna, czy też darmowa, one będą wyglądały bardzo podobnie. Oczywiście chciałbym, żebyście znaleźli taką praktykę płatną, ale jeżeli to będzie też praktyka darmowa, pomyślcie o to jako o inwestycji w samych siebie. Poświęcicie trochę czasu, a ta firma nauczy was testowania oprogramowania. Tylko no, najtrudniejsze jest to, żeby taką właśnie praktykę znaleźć. Ale jeszcze trudniejsze będzie od razu uzyskanie pracy. Jeżeli macie jakąś podstawową wiedzę, macie w CV pewne umiejętności, które mogą być ciekawe dla potencjalnego pracodawcy, to może być wykształcenie politechniczne, to może być udział w ciekawych projektach, to mogą być rzeczy związane z waszą wiedzą. Przykładowo, może być firma, która testuje oprogramowanie księgowe, a wy akurat macie wykształcenie z tego obszaru księgowości, co może spowodować, że wasza jakby wiedza bazowa mogłaby się przydać w potencjalnej firmie informatycznej, która właśnie testerów oprogramowania szuka. Zawsze warto aplikować. Nawet jeżeli się nie uda, to na pewno zdobędziecie doświadczenie. Jeżeli zostaniecie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, to jest z kolei kolejne doświadczenie. Jeżeli nie będziecie w stanie bardzo pokazać wiedzy podczas tego spotkania, możecie też zaproponować, że chcielibyście popraktykować. Tak? Jeżeli oceniają waszą wiedzę jako niedostateczną, może moglibyście tam trafić na staż. Tak? Taka propozycja z waszej strony też może się pojawić. Generalnie to są cztery takie podstawowe drogi, ale każdą z nich możecie wykorzystać. Możecie się kształcić samodzielnie, możecie się szkolić z ISTQB, możecie czytać książki, możecie próbować szukać praktyk, możecie próbować szukać pracy. Każda z nich jest optymalną drogą do tego, żeby spróbować pracę w testowaniu oprogramowania znaleźć. Dla tych osób, dla których żadna z tych ścieżek się nie udała, albo dla tych osób, które szukają szybszego rozwiązania, rozwiązania bardziej skutecznego, rozwiązania, które jakby połączy te wszystkie elementy, mamy coś takiego, co się nazywa szkolenie zawód tester. Jest to szkolenie, które wynika z ponad 10 lat doświadczenia testerzy.pl. Wynika również z ponad 15 lat mojego doświadczenia jako testera oprogramowania, jako trenera, jako osoby, która przygotowuje i wdraża młodych ludzi do tego, żeby właśnie testerami oprogramowania zostali. Jest to szkolenie, które przygotowywaliśmy z takim zamysłem, że one przygotowuje do pracy. Czyli jest tu kilka takich kluczowych elementów do tego, żeby testerem oprogramowania zostać. Z jednej strony jest to wiedza, bo dajemy wam 4-dniowe szkolenie, które pokazuje, jak testować oprogramowanie. Do tego opcjonalnie, ale do czego bardzo zachęcamy
żebyście w tym uczestniczyli, to są 3-tygodniowe praktyki zdalne. I te praktyki zdalne to są trudne, testerskie zadania, które będziecie musieli wypełnić. Od razu mówię, że niewiele osób kończy nasze praktyki sukcesem, dlatego że wymagamy rzeczywiście udowodnienia tego, że wy czujecie testowanie oprogramowania. I opcjonalnie ten sam materiał pozwala wam również na to, żeby wziąć udział w egzaminie ISTQB, ponieważ cały ten kurs jest zgodny z ISTQB, komentując pewne aspekty nieścisłości, problemy, które w samym syllabusie się pojawiają. Dajemy wam możliwość przystąpienia do egzaminu, uczymy was tej teorii testowania oprogramowania, ale popieramy to też praktyką. Standardowe szkolenie ISTQB to jest 2,5 dnia, a my rozszerzamy to również na praktykę, czyli każdą jedną technikę, którą omawiacie na ISTQB, będziecie mogli tutaj przećwiczyć. No i jeżeli gdzieś spośród tych osób znajdą się jednostki szczególne, a my akurat będziemy mieli zapotrzebowanie na testerów oprogramowania, to tym najlepszym proponujemy pracę. Czy to u nas, czy też w zaprzyjaźnionych firmach, bo jeżeli widzimy, że jakiś kandydat, jakiś uczestnik naszego szkolenia ma dużą wiedzę, ma umiejętności, ma wolę, chęć do tego, żeby zostać testerem oprogramowania, to my pomagamy mu, żeby on tą pracę znalazł. Zapotrzebowanie na rynku na pracowników jest duże, a ta nasza rekomendacja czasami potrafi pomóc w tym, żeby ktoś tą pracę znalazł. Jak mniej więcej wygląda ta struktura szkoleń, które przygotowaliśmy, bo zawód tester jest jednym z początkowych, takich, które przygotowaliśmy dla osób naprawdę początkujących, ale są również szkolenia, które później rozwijają tą wiedzę. Czyli zaczynamy od zawodu testera i to jest program, zaczynamy od zawodu testera, to jest szkolenie, które jest przygotowane dla osób, które nie mają absolutnie żadnego doświadczenia w IT, uczy testowania oprogramowania od podstaw, a potem są szkolenia też praktyczne, które są lekką przeciwwagą dla szkoleń teoretycznych ISTQB, które uczą czy to automatyzacji testowania, czy też tego, jak być dobrym, lepszym testerem oprogramowania, a docelowo też uczą, jak być lepszym kierownikiem testów. Jeżeli jesteście zainteresowani całą tą strukturą szkoleń praktycznych, to odsyłam was do strony testerzy.pl szkolenia, gdzie więcej informacji na ten temat znajdziecie. No i te typowe pytania, które się pojawiają, te wątpliwości, które macie, na które teraz mogę spróbować odpowiedzieć. Najczęściej chyba pojawiającym się pytaniem jest to, czy każdy może być testerem oprogramowania. No i odpowiedź brzmi tak, każdy może być testerem oprogramowania, ale. No i to ale to jest wiele różnego rodzaju rzeczy, które trzeba spełnić, aby tym testerem oprogramowania być. Przede wszystkim trzeba lubić ten zawód, trzeba być w stanie wykonywać czasami nużące i mozolne zadania związane z testowaniem. Ludziom często się wydaje, że testowanie gier to jest taka przyjemność albo łączenie przyjemności z czymś pożytecznym, czyli można zarabiać pieniądze, a tak nie do końca jest, bo testowanie gier często jest to wykonywanie powtarzalnych, monotonnych czynności, jak na przykład ciągłe machanie mieczem w jednym miejscu. Stąd też trzeba mieć pewne cechy charakteru, trzeba mieć pewne zdolności, które predysponują nas do tego, żeby być testerem oprogramowania. Również to, jakie mamy dotychczas doświadczenie, jaką mamy wiedzę, to też może warunkować, czy do tego testowania oprogramowania się nadamy. Wykształcenie politechniczne na pewno przydaje się w tym, żeby być testerem oprogramowania i takich ludzi przez wiele lat rynek poszukiwał, ale nie jest to warunek absolutnie wymagany. To jest teraz traktowane jako opcja. Fajnie jest mieć przygotowanie techniczne, ale nie jest to absolutne must. Oprócz tego wiele umiejętności miękkich przydaje się w testowaniu oprogramowania, jak na przykład asertywność, jak na przykład umiejętność efektywnego komunikowania się, jak umiejętność wykonywania zadań, które są, jakby wymagają od nas logicznego myślenia, czyli zadań, które wymagają też inteligencji. Tak? Czyli jeżeli jesteśmy osobami inteligentnymi, to zawód testera oprogramowania może być dla nas. Jak mówiłem wcześniej, udział w szkoleniu zawód tester
nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania. Możecie oczywiście czytać już na temat testowania oprogramowania, próbować przechodzić te wcześniejsze ścieżki, ale jeżeli dostrzeżecie, że nie jesteście w stanie samodzielnie się do tego przygotować, aby takim testerem oprogramowania być, no to w takim wypadku zapraszam Was na szkolenie. I nawet jeżeli nigdy wcześniej nic w testowaniu nie robiliście, no to to, że nie znacie definicji testowania, to, że nie programujecie, to, że nie znacie świata IT, nie jest absolutnie żadnym blokerem. Przyjdziecie, nauczymy Was wszystkiego od podstaw. Czasami pada też pytanie, czy te 4 dni są wystarczające. I one są wystarczające do tego, żebyście nauczyli się podstaw testowania oprogramowania. One są wystarczające do tego, żeby przygotować Was do egzaminu i zdać certyfikat ISTQB. Zdawalność po kursach w testerze.pl wynosi około 99,9%, więc jest bardzo wysoka. To jest praktycznie gwarancja zdania egzaminu. To, czy będzie to wystarczające, żeby uczynić z Was tester oprogramowania, to już jest kwestia dyskusyjna, dlatego że no, my, tak jak mówiłem wcześniej, zachęcamy również do udziału w praktykach, a te praktyki mają pokazać, że rzeczywiście to testowanie oprogramowania opanowaliście. Potraficie tą wiedzę teoretyczną przełożyć na codzienne zdania testera. Czasami też padają pytania odnośnie ceny, że ona jest trochę wysoka. Rzeczywiście jakby też sam uznaję, że cena szkolenia nie jest niska, ale ona jakby wynika z kosztów, które my sami też ponosimy. No ale pewną wartością będzie to, że można uzyskać dofinansowanie. Współpracujemy z urzędami pracy, czy też jakimiś innymi organizacjami, podmiotami, które zajmują się edukacjami, między innymi europejskimi. I te organizacje przesyłają do nas osoby na szkolenie. Czyli jeżeli nie posiadacie środków na to, żeby samodzielnie zapłacić za taki kurs, zapraszam Was do tego, żebyście poszukali w swojej okolicy, czy urzędy pracy, czy też inne instytucje nie oferują czy to dopłaty, czy też pokrycia całkowitego kosztu udziału w naszym szkoleniu. Jakie certyfikaty otrzymuje się po szkoleniu? No i tutaj w zależności od tego, na co się zdecydujecie. Jeżeli to będzie tylko i wyłącznie nasze szkolenie 4-dniowe, to uzyskacie certyfikat udziału w szkoleniu. Jeżeli zdecydujecie się na praktyki, które nie są dodatkowo płatne, one są jakby zawarte w samym szkoleniu, to utrzymujecie certyfikat udziału w praktykach, ale tutaj zastrzegam, musicie zakończyć te praktyki sukcesem, czyli musicie zrealizować wszystkie zadania, które zostały Wam przekazane i musicie je zrealizować w zdefiniowanym czasie. Trener będzie Wam pomagał, ale wymagane jest od Was zaangażowanie, żebyście rzeczywiście pewne zadania wykonywali. No i też jeżeli zdecydujecie się na podejście do certyfikacji ISTQB, no to na samym końcu otrzymacie również potwierdzenie w postaci certyfikatu, który przez wielu pracodawców jest wspominany w ogłoszeniach o pracę jako pożądany. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o materiał, który dla Was przygotowałem. Jak mówiłem na początku, jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych dróg dotarcia do zawodu testera oprogramowania, czy też na temat tego naszego pomysłu na to, żeby Was do tego przygotować, czyli szkolenia zawód tester, no to prosimy o takie pytania, czy to w komentarzach do tego filmu na YouTubie, czy też wysyłajcie e-mailowo na kontakt@testerzy.pl. Ja nazywam się Radek Smilkin i bardzo dziękuję Wam za uwagę.